Siema, to ja Migowy Kojot. To jest gra Sword and Sorcery Super Brothers Song by Jim Guthrie, EP Super Brothers itd. Sesja czwarta. Zaczynamy. Jest to ostatnia sesja w tej grze. Żeby tutaj pozaczepiać trochę naszego archetypa. Here we are. Tak, ostatnia sesja. Nasza droga jest prawie skończona. Tak, nasze ciało i duch jest bardzo uszkodzone. Prawie, czy jesteśmy już przy drzwiach śmierci. Bardzo niedobrze. Mam nadzieję, że nasza bohaterka wytrzyma do końca. To jest właśnie nasz ostatni przeciwnik. Nasza zjawa. Którą mam nadzieję, że uda się pokonać. Dzięki czemu... Tak, jest pasterka, czy... Pasterka. Tak, mamy ostatnią gwiazdkę. Prawie nie żyjemy. Nie, to jest dwa. Dziewczyna zniknęła, czyli pasterka zniknęła. Musimy wrócić do Mingi Tau, żeby zakończyć naszą drogę tutaj. Okej. Czyli tak, naszym zadaniem będzie teraz umieszczenie pozostałych Trigonów na swoich miejscach. Po prostu uderzmy w to mieczem. Prawym. Okej, jest Trigon. Trigon niebieski. I Trigon złoty. Jest to ostatni. No, koleżanko. Świat jest w niebezpieczeństwie, a ty sobie tak spokojnie idziesz. Ja wiem, że ty jesteś chora i tak dalej. Już prawie półprzeźroczysta jak duch. Tutaj drwal patrzy na nas, co robimy. Widzi zbliżający się koniec. No, pies nam miga. Dlaczego się migasz, drogi? Skyward Beam. Tak, otworzymy bramy do nieskończoności, dzięki czemu dostaniemy się do jakieś nowe miejsce. I ostatni. I wszystkie Trigony są na swoich miejscach. Pojawiła się tęcza. Dajmy się za drwalem w jej stronę. Drwalny pies tutaj przypilnują wszystkiego. Gdy my udamy się do Mingi Tau pokonać zjawę. Tak. Teleportacja a la Himen. Okej, coś się zmieniło dziwnego. Co się stało? Księga, aha, on używa księgi po prostu. Oj tak, jesteśmy w naszym miejscu, w którym zawaliliśmy księgę. W pierwszym odcinku. Co tutaj jest ciekawego? O tak, tutaj ciekawa jest zjawa. Która niestety jest bardzo nieprzyjemna w swojej postaci i w dotyku, dlatego... Lepiej ją ominmy. O, tutaj jest nasza pasterka. Najwyraźniej przybyła tutaj nam pomóc. Tak, 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 szybko tutaj, tutaj. Tutaj moja droga. Dobra. Możemy spowolnić go. Tak, używając... Sorcery na nim, spowalniamy naszą zjawę. Nie uciekamy. Koleżanko, uciekaj.
Nie, błagam, nie rzygaj teraz. Nie w takim momencie. Wiem, że źle się czujesz. Tylko czeka nas walka. Przetrwanie. Do góry, do góry, do góry, do góry. Za pasterką, tak? No, idź. Po prostu czuję epickość tej sceny. Swoją wyobraźnią. Ale nie chciałem tego, chciałem tu, szybko, szybko. Nie chcę używać magii skorcery. To nas spowolni używanie magii. W tym momencie on coś przyspiesza. Błagam, idź. Tu, tak. Na sam szczyt. O nie. Jak zwykle, że nieszczęście chodzą parami. Jest to nasz wilk. Nasz kochany wilk. Który tym razem ma przewalony. Tak, bo zginął właśnie. I po tobie. Po tobie, mój drogi. Teraz nic nam nie stanie na przeszkodzie, żeby pokonać zjawę. Żadne twoje wilki, ani nic podobnego. Tak, jesteśmy na szczycie góry, teraz szybko. Musimy uderzyć mieczem we wszystkie znaki Trigona. Tak, uruchomiliśmy niebieski. Jest tak jakby ten sam Trigon Groove, tylko w jakimś takiej innej formie. Pojawiają się duchy. Mam nadzieję, że uda się uderzyć. Oczywiście, że się nie uda. Tylko zróbmy sobie kółeczko, szybko. Kółeczko, gdyż zjawa za nami tutaj biegnie. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, i kółeczko kolejne. Szybko. Uda się, błagam. Wszystkie nasze sylwany się pokazują tutaj, żeby nas wspomóc swoją energią. Tutaj ostatni. Bij mieczem. No, dasz radę. Dobra. Ta szybko na górę. Uciekaj przed nim. Uciekaj tutaj. Czekaj, właśnie zjawa tutaj coś dostała, jakąś moc. Coś się dzieje. Nasza energia utrudnia jej życie. Wespinijmy się tutaj. Tak, wyciągnijmy miecz. Podnieśmy go. Tak, no. Teraz jesteśmy teraz naładowani mocą. Ta zjawa nam nic nie zrobi, tylko bij, błagam, nie wiem co się stanie teraz. I co? Okej, przez chwilę stanęło mi serce, naprawdę. Pojawia się wielka płyta winylowa, która zbiera moc, wciąga jakby zjawę. Używamy całej swojej mocy, żeby pokonać ją. Tak, coś się ładuje. No, niech to coś zginie już. Nie chcę tego widzieć więcej. O, szkielet się pojawił. To źle świadczy. Teraz nasza bohaterka bardzo cierpi, żeby pokonać tego stwora. Na pewno bardzo dużo energii ją pokosztowało i życia.
Tak, zaplodowaliśmy Megaton do jakiejś eteralnej bezpieczeństwa z nieskończoności. Tak. Nasza nieszczęsna podróż tutaj się skończyła. Jesteśmy kosmicznymi przyjacielami na zawsze, okej? Okay? Jasne, że okej. Okay. Jest góra. Co się stało z naszą bohaterką? Tak, no więc to jest chyba już po prostu koniec gry. Gra bardzo mi się podobała. Naprawdę daję jej spokojnie z 9 na 10. Jest krótka, ale jest bardzo fajna. Naprawdę daje wrażenie świetnie spędzonego czasu. Co tu można więcej powiedzieć? Po pierwsze muzyka, tak. Grafika może mniej, ale muzyka naprawdę tutaj robi wrażenie. Jak już podejrzewacie pewnie co się dzieje, no już też wiem co się stanie. Więc to było na tyle w tym Zagrajmy. Do zobaczenia w innych seriach. To była walka z ostatnim bossem. Ja się żegnam, mówił Amigowy Kolor. Amigowy Kolor. Zakończenie jest smutne, naprawdę smutne.